falowanie, przypływa statek z ludźmi, trzeba podjąć ludzi koszem. Mamy do tego wiatr, bujanie statku i no niestety to trzeba mieć poślady zaciśnięte. Cały czas trzeba być czujnym, skoncentrowanym. To nie jest też łatwa psychicznie praca. Każdy moment jest inny, każda operacja jest inna. Obojętnie, czy jedziemy z towarem, czy z ludźmi, czy zwykły nawet przejazd z burty na burtę. Na wszystko trzeba uważać. Tutaj jest platforma, na której mamy no, różne urządzenia, rurociągi i tak dalej. No niestety, jeżeli operator dźwigu gdzieś się zagapi, no to może być no, katastrofa. Najtrudniejsze, ogólnie jest wszystko trudne. Wiatr jak jest, to trzeba dogonić tą kulę, uspokoić hak i doprowadzić do tego, żeby wszystko cały czas bezpiecznie było. Dźwigowy tak samo, jak tam zmiany są różne, różniaste, pracuje od 7 do 19. Jeżeli jest operacja jakaś noc, na przykładowo statek przyjdzie czy z ludźmi, czy z towarem, to wiadomo, że trzeba podjąć statek, to dźwigowy idzie i wiadomo, idzie do pracy, tak? No zawsze są pozytywne chwile, wiadomo, tak? Poznanie ludzi, poznanie tu naszej platformy. Wcześniej na platformie nie pracowałem. Ludzie są ok, kabina dosyć przestronna, także ciekawie się pracuje.